Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek z serii naszych wywiadów, które przeprowadzamy razem z portalem speedwaynews.pl. Do dzisiejszego odcinka zaprosiliśmy zawodnika z prawdziwej żużlowej rodziny. Karierę rozpoczął w Starcie Gniezno, gdzie tata Jacek jeździł w latach 80. Również brat naszego gościa ścigał się na żużlu. Poza wspomnianym Gnieznem wiek juniora spędził w Unii Tarnów, gdzie zaczął piąć się po szczebelkach żużlowej kariery. Po zakończeniu wieku juniora przeniósł się do Torunia, tam jednak długo miejsca nie zagrzał i przeniósł się nad morze do pierwszoligowego Wybrzeża. Tam się odrodził, co poskutkowało ofertą z Ekstraligi, którą przyjął. I tym samym wylądował w Falubazie. Jednak znowu czegoś zabrakło, żeby zadomowić się na dłużej w najlepszej lidze świata. I postanowił wrócić do pierwszoligowego Wybrzeża, gdzie spędził kolejne dwa sezony. Od 2021 roku będzie reprezentował rybnickie rekiny. Panie i panowie, przed nami prawie zawsze uśmiechnięty, podchodzący do życia z dystansem, popularny ginger, a mianowicie Kacper Gomulski. Witam cię, Kacper, serdecznie. Witam serdecznie. I jest z nami również popularna Magda Gessler-Żużlowa, czyli Rafał Żużlowy Degustator. Rafale, witam cię serdecznie. Cześć, witam was wszystkich bardzo smacznie. Ciebie Adamie, ciebie Kacprze oraz was drodzy widzowie. Kacper, przede wszystkim to najważniejsze, dopiero co miałeś urodziny, także 100 lat, 100 lat i czego ci życzyć urodzinowego? Zdrowia i troszeczkę więcej szczęścia niż to, bo miałem w poprzednich sezonach i tyle wystarczy. No to najważniejsze, zdrowia ci życzymy i tego szczęścia właśnie, o którym wspomniałeś. Wszystkiego dobrego, Kacper. Tak. Dziękuję bardzo. To co, Kacper, gotowy? Zawsze i wszędzie. No to najważniejsze. Dobra, to lecimy. Kacper, zaczniemy z grubej rury. Czytałem w jednym z twoich wywiadów, że tak naprawdę nie wiesz, czemu ten miniony sezon tak kolorowo nie wyglądał. Że od 2 lat zainwestowałeś w sprzęt tak mocno, że nawet w Ekstralidze tak dobrze to nie wyglądało. W głowie mówiłeś, że też jest raczej w porządku. To ja zapytam może wprost. Czy to nie są troszeczkę umiejętności? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że moje umiejętności są dobre, tylko po prostu no tak jak mówiłem już na początku, że troszkę tego szczęścia, bo no, miałem takie zawody, gdzie ze startu wszystko było ok, a po chwili nagle nie wiadomo z jakich przyczyn mnie mijali rywale i tak naprawdę przez ten przykładowo no, zeszły sezon to miałem albo takie przebłyski, albo po prostu 2 dobre mecze u siebie i jeden na wyjeździe w Tarnowie, więc nie wiem, może też za dużo presji jakby ja sam sobie nakładałem na siebie i nie podołałem temu, a ten rok jest całkowicie inny. Też inaczej się troszkę przygotowywałem, bo pod koniec listopada pojechałem do pracy, pracowałem 1,5 miesiąca, głowa mi odpoczęła, bo praktycznie nie zajmowałem się żużlem, bo już praktycznie byłem dogadany z rybnikiem, więc taka może świeża głowa będzie w tym sezonie. Jeśli można dopytać, była to praca w Polsce, za granicą? Za granicą, w Niemczech. Byłem u mojego sponsora i bardzo chwalę sobie tę pracę, bo nauczyłem się czegoś nowego. Ale nie zbierałeś truskawek? Nadzieję, że... Nie, akurat... Zakładaliśmy ogrzewania podłogowe, więc jeśli będziecie mieli gdzieś się budować lub coś, to zapraszam do współpracy, bo firma solidna i też no, solidna firma, tyle mogę super, powiedzieć. Super, super. W porządku. No to Kacper, dostałeś na początku takiego małego killera, to teraz prowadzimy troszeczkę luzu. Jak idą twoje zmagania w FIFA? Skądinąd słychać, że jesteś w gronie żużlowców jednym z najlepszych graczy. No, jeśli tak ktoś uważa, to bardzo mi miło. Ja jakby też troszeczkę wierzę w swoje umiejętności, jeśli chodzi o tę grę. Na pewno, gdy jeździliśmy w Szwecji czy w Anglii, to tak naprawdę najwięcej grałem z Maćkiem Janowskim i te na początku pojedynki były bardzo, bardzo wyrównane. Raz wygrywałem ja, raz Maciek, ale ostatnio jak się spotkaliśmy z Maćkiem, no to... No, jakby to powiedzieć, no, ciężko mu szło. Szło mu jak po gruzie, widać, że gdzieś ta FIFA poszła na bok. No to a propos tej FIFA, to słuchaj, bo ja też jestem dobrym graczem, to musimy się kiedyś złapać na jakiś meczyk. Nie widzę żadnego problemu.
No to, no to mamy... Panowie, to zrobimy z tego odcinek, wy sobie zagracie, ja to skomentuję. Będzie fajny deal. O. Nie ma sprawy, jestem w tym. No to super, ja również, to mamy deal. Świetnie. No to super, no to z tą FIFą to faktycznie, kurczę. Ja pamiętam właśnie w tą FIFę, to w swoim busie możesz grać nawet, nie? Tak, jeśli wymienię akumulator. Bo siadła przez zimę i coś nie trybi. Mhm. Też zakupiłem sobie właśnie w zimę PlayStation 5, więc teraz bardziej użytkuję tą konsolę, a tą czwórka gdzieś tam zeszła na dalszy plan. I tak naprawdę właśnie dzisiaj z kuzynem zagrałem jeden mecz i całkowicie nie odpowiadają już mi te joysticki, więc mogą być troszeczkę, jak to powiem, problemy. Po sportowemu kłopoty Neymana. A, no tak, no. Będzie wesoło. A właśnie, jeszcze o tą grę zapytam. Czy miałeś okazję kiedyś podczas meczu na przykład z kumplami zamknąć się, nie wiem, w busie i popykać? Wiesz, jak nieraz jest, nie wiem, przerwa, czekacie na decyzję, coś takie na odstresowanie? Traktujecie to ala trochę taką terapię? Na pewno przed meczami, tam powiedzmy z 2-3 godzinki to nieraz się zdarzyło, że graliśmy właśnie FIFkę. To jest takie, no wiadomo, trochę oderwanie od tego, co za chwilę masz zrobić i tak naprawdę nie musisz się gdzieś tam stresować czy denerwować tym, po prostu jest głowa wtedy gdzie indziej, chcesz po prostu koledze dopiec i wygrać z nim, więc takie na pewno na relaks przed meczem jak najbardziej bardzo fajne. No dokładnie, takie zresetowanie się, tak jak mówisz. Tak jest, więc no ja to stosowałem, aczkolwiek dawno, bardzo dawno nie grałem jakoś przed meczami, bo bieżąc zeszły rok w Gdańsku, no to ja siedziałem, no przeprowadziłem się do Gdańska, więc na meczach u siebie no nie było jakby okazji, a na wyjazdach to zawsze jechaliśmy jakąś grupką, więc gdzieś tam graliśmy najczęściej w tysiąca. Więc bardziej właśnie z FIFA przeskoczyliśmy na gry karciane. Super. No dobra. Albo jeszcze dopowiem, często graliśmy w bilarda i to najczęściej grałem z Krychą i z Karolem Żupińskim, więc jak jechaliśmy gdzieś na mecz, to bilardzik. No jak ten bilardzik? Sorry, Rafał. Jak ten bilardzik, Kacper? No tak, to takie wirtualne pieniądze i to już tam szło w setkach tysięcy, bo o jakieś tam 3000 tych pońców to nie było sensu grać, tak to zawsze jakaś adrenalina, więc graliśmy o poważne wirtualne pieniądze. To super. To teraz zmieniłeś drużynę, będą nowi koledzy, to może teraz nowa gra, proponuję szachy na przykład. No, coś się na pewno wymyśli. Na pewno jestem umówiony z Sergiejem, bo akurat teraz na treningach, gdzie byłem, to i z trenerem umówiliśmy się na rower, więc gdzieś polecimy na rowerkach, więc teraz może nie gry, a bardziej rowerek pójdzie w ruch i coś czuję, że trener da nam popalić, bo wiem, że jest w dobrej formie. Dokładnie. A jeszcze ostatnie dopytam o te gry. A streamowałeś kiedyś na Twitchu albo na czymś, czy nie? To znaczy nie, aczkolwiek mój kolega twitchował i my graliśmy wtedy w Warzone'a razem, Call of Duty Warzone, więc często bywam u niego na streamie, ja go gdzieś tam streamuję, ale to jest takie początkowe streamy, gdzieś tam kręci się koło między powiedzmy 10-20 osób, ale właśnie mówił mi i proponował, żebym odpalił sobie jakieś Twitcha i ze swojej gry, ale no nie wiem, jakoś taki nie jestem przekonany do tego. A musisz spróbować, moje ja też nie byłem. Moje umiejętności nie są takie wysokie. A dasz radę. No dobra, to lecimy dalej. Dużo mówiło się o twoim zainteresowaniu Koleja Żałopole twoją osobą. Ty konsekwentnie upierałeś się przy startach w pierwszej lidze. Czemu nie chciałeś pójść drogą choćby twojego byłego klubowego kolegi Jakoba Torsela, który poszedł właśnie do Opola? Jednak te starty w drugiej lidze nie za bardzo cię interesowały? No tak, rzeczywiście gdzieś tam zarząd opolskiego klubu bardzo mnie chciał u siebie. Też kierownikiem czy menadżerem będzie
jedna osoba, która pochodzi z Gniezna, więc też jakby chciał Gnieźnianina w swoim składzie, ale no ja mówię na samym początku, że dla mnie priorytetem jest zostanie w pierwszej lidze i po prostu na tym się skupiałem, bo wiem, że właśnie nie chcę to teraz tak powiedzieć w dziwny sposób, ale, ale po prostu chcę sobie, może tak, nie komuś, a najbardziej sobie chcę udowodnić, że potrafię jeździć, bo jak powiem, że komuś, to też będę chciał się pokazywać, nie wiadomo z jakiej strony i tak dalej, a tak wiem, że to będę robił dla siebie, żeby sam sobie udowodnić, że stać mnie na dobrą jazdę, bo no bo tak jest, wiem o tym, że potrafię jeździć i nieraz to pokazywałem, tylko że po prostu mówię, gdzieś tam zawsze te szczęście, czy po prostu złe decyzje moje, czy też teamu na zawodach były po prostu złe i też team się zmienił. Teraz mój team jest bardzo rodzinny, bo pracuje ze mną brat, więc mam nadzieję, że też jego doświadczenie mi pomoże w tych lepszych wynikach i Gomulscy jeszcze będą na topie. O, super. W ogóle bardzo długo zwlekałeś z podpisaniem kontraktu. Powiedz, czy miałeś chociaż przez moment taką myśl zwątpienia, że może jednak nie udać się podpisać umowy w pierwszej lidze? No niestety miałem taką możliwość, czy takie wątpliwości, ale jak to się mówi, warto było czekać. I po prostu też nie byłem w gorącej wodzie kąpany. Czekałem tak naprawdę do ostatniej chwili i rzeczywiście okazało się tą dobrą decyzją, żeby czekać do końca, żeby gdzieś tam już nie odpowiadać Opolanom, że właśnie, że będę u nich jeździł. Po prostu czekałem do ostatniej chwili i no widocznie to się opłacało, bo dogadałem się z rybnińskim klubem bardzo szybko. No właśnie, dokładnie, tak jak powiedziałeś, czasami warto dłużej poczekać. Padło na row. Tu kluczową postacią był oczywiście pewnie trener Marek Cieślak. Sam często powtarzałeś, że pod jego skrzydłami nauczyłeś się najwięcej. To co obiecujesz sobie przy powrocie do współpracy? No na pewno jednak te ostatnie moje lata nie były takie jakbym sobie życzył. Więc mam nadzieję, że też swoją ciężką pracą w zimę i na treningach, też przy trenerze po prostu wrócę na dobre tory, bo najbardziej mi na tym zależy i żeby po prostu znowu cieszyć się jazdą, tak jak to było właśnie w barwach Tarnowa, gdzie razem współpracowaliśmy. No i wtedy naprawdę czułem wielką radość z jazdy, a ostatnie lata to były takie no, ciężary, naprawdę duże i czasami nawet nie chciało mi się iść na trening, bo wiedziałem, że co tu może się zmienić, co już nie miałem po prostu pomysłów, a teraz jest całkowicie inaczej. Właśnie pozytywnie podchodzę do tego, do każdego treningu, bawię się żużlem, mimo tego, że były dwa treningi, to ja już zażartowałem, że na drugi trening mogę jeździć pod taśmę, bo czuję taki głód jazdy i chyba najbardziej mi na tym zależało, więc same póki co plusy. Tak jak właśnie mówisz, współpracowałeś z trenerem Cieślakiem, to tam rozwinąłeś się najlepiej i tak jak wspomniałeś, po przejściu powiedzmy w wiek seniora już tak super nie było. Pytam o to w tym kontekście tego rzekomego parasola ochronnego w postaci U24. Ty tego nie doświadczyłeś. Powiedz, czy twoim zdaniem właśnie to U24 może pomóc zawodnikom, którzy kończą wiek juniorski, w jakiś taki łagodniejszy sposób przejść do seniorki? Na pewno tak. Bardzo żałuję tego, że za moich czasów tego nie było. Ale i tak jakby po wieku juniora zostałem 2 lata w Ekstralidze. Nie były to jakieś dramatyczne, ale też nie były jakoś mega super te moje wyniki. Więc no też aktualnie, czy w zeszłym roku nawet byli tacy zawodnicy, którzy mieli podobne do mnie średnie, więc i oni zostali w Ekstralidze, gdzie właśnie wtedy jeździłem te 2 lata w Toruniu. No ale cóż, potoczyło się tak, jak się potoczyło. Poszedłem do Gdańska w 2017 roku i miałem super sezon, więc było widać ten przeskok jakby z dobrego sezonu, ze średnich sezonów w Ekstralidze, że ten sprzęt ekstraligowy jednak w tej pierwszej lidze robił dużą różnicę, a już za drugim razem tego nie było. W sensie jak przechodziłem do falubazy, no to już było o wiele ciężej. I też, no też mogę mieć tutaj do siebie największy żal, że jakby miałem tylko 2 opcje tunerów i to było
wydaje mi się zdecydowanie za mało. Ale powiem tak, Kacper, właśnie jak teraz mówisz, że za drugim razem już było ciężej, że ten sprzęt ekstraligowy już nie był tak dobry, bo my też mamy wrażenie, że naprawdę poziom pierwszej ligi bardzo się podniósł i to wcale nie ma jakiejś takiej aż wielkiej przepaści, więc tutaj też trzeba naprawdę zacisnąć poślady i naprawdę porządnie się przyłożyć do sezonu. To oczywiście. Teraz w ogóle ten sezon, ta pierwsza liga w tym sezonie będzie bardzo, bardzo mocna moim zdaniem. Nie widzę tutaj drużyny do awansu, nie widzę tutaj drużyny do spadku. Wszystkie są na równym poziomie i naprawdę te pierwsze kolejki tak naprawdę pokażą, gdzie kto jest w jakim miejscu i kogo na co stać tak naprawdę. Więc tak jak mówię, mega wyrównana jest ta pierwsza liga i moim zdaniem jakoś dużo, no wiadomo, że większość zawodników z Grand Prix oczywiście jeździ w Ekstralidze, ale jakoś bardzo ta pierwsza liga nie będzie już odstawała od tej najlepszej. Dokładnie, też jestem tego zdania. Właśnie, wracając tutaj do Rowu Rybnik. Row ma ambicje takie, żeby wrócić jak najszybciej do Ekstraligi. Rafał miał okazję rozmawiać właśnie z trenerem Markiem Cieślakiem i zapytał między innymi, czy to właśnie twoja osoba nie będzie taka kluczowa, bo było najwięcej znaków wśród kibiców, tutaj mówimy znaków zapytania. Właśnie, to jest tak naprawdę, Kasper, spora szansa, żebyś teraz udowodnił tym wszystkim niedowiarkom, tym, którzy cię krytykowali z jednej strony, że jednak no nie będziesz tak zwaną, jakby to powiedzieć, zaspaj dziurą, tak? No, domyślam się, że po tych moich sezonach i tym transferze do Rowu, no to na pewno nie na to liczyli jakby kibice rybnickiego zespołu. Bardziej myśleli o jakimś, no szczerze mówiąc, lepszym, tak? Ale wydaje mi się, że może nie tak. Ja ze swojej strony na pewno dam z siebie wszystko. Ludzie, którzy gdzieś tam mnie znają, wiedzą, że ja nie odpuszczam nigdy i że nawet jeśli jestem troszeczkę wolniejszy, to potrafię gdzieś tam umiejętnie to wyczuć, zablokować, więc na pewno woli walki i gdzieś tam chęci do zdobywania punktów mi nie brakuje, a tak jak mówię, w tym roku czuję się tak psychicznie mega dobrze i no i to jest też na pewno główna rzecz do tego, żeby to po prostu te wyniki same przechodziły, bo no mówię, czuję się bardzo dobrze też na motocyklu. Już mogę powiedzieć, że po dwóch treningach już czuję taki luz, więc tylko mówię, dużo szczęścia i zdrowia i to mi wystarczy. Generalnie cała drużyna Rowu Rybnik wygląda na bardzo równy zespół. Tam tak naprawdę każdy z was może zostać liderem drużyny, jakkolwiek to nie brzmi przy Jebsenie Jensenie w składzie, ale tak to wygląda, że od każdego z was, od punktu każdego z was będzie zależało bardzo dużo w kontekście i pojedynczych meczów i całego sezonu. Dokładnie. Moim zdaniem mamy naprawdę fajny zespół, doświadczony i też młody, więc no i praktycznie każdy z nas jest takim zawodnikiem, taką zadziorą i chyba tutaj musicie mi przyznać rację, bo mamy taki skład, że nawet doświadczony Rune, który naprawdę jak czasami ktoś mu zajdzie za skórę, to potrafi pokazać te takie robi swoje i tego diabełka gdzieś tam pokazać, więc wydaje mi się, że tak jak mówisz, Rafał, naprawdę mamy fajny zespół i każdy może zostać tym liderem. No proszę. Nie, bo jeszcze chciałem tylko dopytać, bo jasne. Tak właśnie od początku z tobą jak rozmawiamy, no też nie chcę, żebyś poczuł, że cię naciskamy za bardzo, Kacper, ale chodzi mi o to, bo na pewno z dużą krytyką się spotkałeś w ostatnim sezonie. Jak sobie z tym radzisz? Jak radzisz sobie no, z tym hejtem? Może nie do końca, ale pewnie też się z takimi cięższymi słowami spotkałeś w kierunku swojej osoby. Uśmiecham się. No właśnie, mam nadzieję, bo nie zawsze taki pozytywny tak byłeś. Naprawdę. Nie, tak no nie, wydaje mi się, że no nie ma co. To jakby ta krytyka była, jest i będzie w sporcie i niektórzy sobie z tym muszą radzić z pomocą psychologa. A wydaje mi się, że dla mnie najlepszym psychologiem jestem ja sam i jeśli ja sobie z tym poradzę, to jest moje odczucie oczywiście, ale tak jak mówię, dla mnie to uśmiech, pozytywna energia i pozytywne myślenie to jest chyba najlepsze, co mogę zrobić w tym momencie, a tak jak mówiłem, że krytyka jest, była, jest i będzie
i na nią mogę się tylko uśmiechać, bo no, przecież nie będę się tym przejmował. Gdybym się przejmował, to niepotrzebnie bym sobie coś tam kręcił w głowie, a tak to luzik i... No i o to chodzi, i o to chodzi, bo ja pamiętam cię właśnie takiego bardzo pozytywnego. No teraz faktycznie, no inaczej pewnie byśmy rozmawiali, gdybyś miał jakiś sezon życia, prawda? No teraz jednak też no... Może po sezonie tak pogadamy. O, dokładnie, dokładnie. A na pewno jak pogramy, to już na pewno. W trakcie gry to już będzie zupełnie bajka. Adam, ty się tak nakręcasz na to granie, będzie przypał jak dostaniesz bęcki tutaj. Spokojnie, tak zmontujemy, że będzie git. Zobaczysz, nie? Także wiesz, będzie dobrze. Dobrze, Kacper, nie da się ukryć, że i w klubie, i na trybunach no w miarę głośno mówi się o awansie do elity. Powiedz, czy z perspektywy zawodnika jasno określone i sprecyzowane cele przed sezonem są czymś w porządku, czy wolałbyś usłyszeć, nie wiem, awansujmy do czwórki, a potem zobaczymy, co się wydarzy? Nie no, moim zdaniem, tak jak powtarzałem wcześniej, ta pierwsza liga tak mocna, że naprawdę każda ma aspiracje, żeby awansować do tej czwórki i my mamy podejście pewnie, znaczy podejście mamy podobne, więc no żeby walczyć o awans, trzeba najpierw do tej czwórki wejść, więc tutaj moim zdaniem to będzie najważniejsze, a później wszystko od zera i wszystko może być możliwe, więc cel na pewno pierwsza czwórka, a później wszystko zaczynamy od nowa. W porządku. Super. Właśnie, 1,569 to twoja średnia z poprzedniego sezonu. Jakby nie patrzeć, można było lepiej, ale nie jest to też totalnie nieudany sezon. I chciałbym cię, Kacper, zapytać o dobre wspomnienia z poprzedniego sezonu. Jest coś, z czego, Kacper, jesteś naprawdę zadowolony w kontekście minionego sezonu? Na pewno mogę być zadowolony z tego, że do sezonu byłem przygotowany w miarę dobrze, ponieważ mało kto wie, ale ja w listopadzie przed zeszłym sezonem zerwałem więzadła krzyżowe w kolanie i tak naprawdę zima była dla mnie mega, mega ciężka, bo nie dość, że musiałem się rehabilitować praktycznie przez całą zimę, to też te przygotowania miałem całkowicie inaczej ułożone i ja się cieszę, że w ogóle mogłem się ścigać tak naprawdę i nie odczuwać żadnego bólu podczas jazdy, bo naprawdę miałem gdzieś tam chwilę załamania po tym, jak ta kontuzja mnie dopadła, ale naprawdę miałem mega dobrą opiekę w Gdańsku i też tutaj wielkie podziękowania dla Łukasza Rolki z Rechiki w Gdańsku i też dla mojej fizjo Marleny, która zrobiła gigantyczną pracę ze mną i że mogłem po tak naprawdę 2 miesiącach biegać pierwszy raz, więc tutaj wielkie dla nich oklaski i ukłony. A co do sezonu, no to pierwsza myśl to chyba ostatni mecz, że zakończyłem go z 14 punktami z bonusami i na tym zakończył. No dokładnie. A właśnie tylko się zapytam, bo zawsze mnie to ciekawi, czy lepiej jest dla głowy i przed tym końcem sezonu mimo wszystko, że coś znaleźć i zrobić ten lepszy wynik, czy jednak jak jest słaby sezon, to się nie liczy na zasadzie ten ostatni mecz dla ciebie na przykład? Jest takie powiedzenie, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, więc trzymam się tego, że jednak wolałem zakończyć tak sezon i bardzo się cieszę, że tak mi wyszło. Super. Właśnie, czytając niektóre twoje wypowiedzi, można było odnieść wrażenie, że nie do końca byłeś zadowolony z pracy swojego teamu, o zmianach w teamie już opowiedziałeś, ale chciałbym się ciebie zapytać, czy również będzie zmiana na płaszczyźnie tunera, czy również kto inny będzie przygotowywał twoje silniki? Tak, jakby bardzo długo już współpracuję z Peterem Jonesem i nadal do niego będę miał silniki. Też po dłuższym czasie tak naprawdę wróciłem do Jarka Krawczyka z Ostrowa i też byłem mega zadowolony, bo miałem duży kryzys, już nie wiedziałem tak naprawdę co robić z silnikami w pewnym momencie i w 2019 roku zadzwoniłem, czyli w sumie już nawet w Zielonej Górze jak byłem, to gdzieś tam pod koniec sezonu już u Jarka robiłem, ten 19 to tak naprawdę też w niektórych meczach te silniki od Jarka mi ratowały tyłek i w tym roku też będę oczywiście od Jarka używał i doszedł jeden tuner, gdzie też jestem mega szczęśliwy, że będę mógł u niego robić silniki i w sumie już na nim jechałem i dużo radości mi sprawi ten silnik.
Mogę dopytać, czy jego nazwisko zaczyna się na K? Niestety nie. Dobrze. Niestety, ale nie. No nie. No słuchaj, tak naprawdę wszyscy wiemy, że do Rysia dostać się jest w tej chwili, no nie wiem, no trzeba być chyba, nie wiem, jakimś wróżbitą Maćkiem, żeby ci to przewidział, jak tam się dostać, ale no życzymy ci powodzenia, bo może to... Może po sezonie, jak będę miał te 2-8 w pierwszej lidze, to może jakaś szansa by się znalazła, ale tak. Taką średnią wykręcić po pierwsze, mówię, w tej naprawdę mocnej pierwszej lidze będzie bardzo ciężko komukolwiek zrobić. A po drugie, no to i tak czy inaczej, tam naprawdę do pana Ryszarda Kowalskiego ciężko się dostać i gdzieś tam trzeba znaleźć, może trzeba znaleźć naprawdę dobrych ludzi, którzy mają gdzieś tam fajne... dojście. Nie, że układ, tylko fajne relacje między właśnie trenerem Kowalskim i no ciężko ogólnie. Oko. Dokładnie. Właśnie, a teraz też fajna kwestia, bo skądniekąd wiemy, że nie we wszystkich klubach jest wesoło z finansami. Ty tak naprawdę nigdy jakoś nie widziałem w żadnym wywiadzie, żebyś narzekał ogólnie na swoje finanse. Nawet mówiłeś, że widzę się uśmiechasz, że nawet jak pojechałeś teraz do pracy, to bardziej to było, żeby już przestać myśleć, zająć się czymś, nie wiem, co cię troszeczkę wyciągnie z tego typowego przygotowania do sezonu, tylko coś nowego. No właśnie, podpisując kontrakt w Rowie Rybnik, nie obawiałeś się trochę, że tam są problemy z miastem, czy to wszystko będzie dopięte? Wiem, że to są ciężkie tematy. Po pierwsze, jakby zacznę od tej pierwszej kwestii, że no, nigdy nie rozmawiałem na temat finansów, bo pewnie dostał razu po głowie za to i doszedłem do wniosku, że po prostu nie ma sensu o takich rzeczach rozmawiać. A co do finansów w rybnickim klubie, no to sprzęt stoi, cały gotowy. Jestem gotowy już do sezonu. Tak naprawdę na dniach, gdy będę jechał do Rybnika, właśnie odbieram silniki z serwisu, bo też nie chce mi się jakby jechać specjalnie teraz do Ostrowa i odbierać tych silników, jak będziemy mieć po prostu do Rybnika po drodze. Więc no, jeśli wszystko jest gotowe, to wydaje mi się, że w taki sposób odpowiem na to pytanie z finansami w Rybniku. To ja jeszcze zażartuję, ale fakturek jeszcze nie masz wypisanych. Nie. Ale mam nadzieję, że na początku kwietnia i nie przełożą ligi, więc od razu w poniedziałek będzie tak, na mailu prezes. Dokładnie. Chyba oprócz Leona Flinta miałeś okazję ścigać się z każdym ze swoich nowych kolegów z drużyny. Powiedz, jakie łączą was relacje? Wszyscy lubiliście się przed przyjściem do Rybnika? Znałeś tych chłopaków chociaż w miarę dobrze? Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę no z Runę jeździłem w Szwecji. No i też wiadomo, gdzieś tam na zawodach się widzieliśmy. Z Michaelem jeździłem i w Falubazie, i w Danii. Z Sergiejem akurat nigdzie nie jeździłem, tylko gdzieś tam na zawodach się widzieliśmy. I tutaj też fajna historia, bo po zeszłym sezonie, jak już Ekstraliga, może nie Ekstraliga, ale ROW skończył sezon, to Sergiej przyjechał pociągiem do Gdańska. I ja go odbierałem i zawoziłem do Kaliningradu na przejście graniczne, bo tam już miał taksówkę zamówioną i jechał na lotnisko, więc mieliśmy sporo czasu, gdzieś tam około półtora godziny, dwóch godzin sobie porozmawiać, więc to też taka fajna historia, że akurat będziemy w tym roku jeździć razem. I został... kto jeszcze? Rysiek. O Rysiu mówił. Rysiu mówiłem, mówi, tak, ale jeszcze ktoś. Nie mówię Rysiu, tylko... Odpalę sobie skład. Kto tam teraz jest? O. Nie pamiętam. No juniorów też kojarzę, bo też w zeszłym roku Mateusz tudzież był u mnie w warsztacie, aczkolwiek no jakby nie było mnie wtedy, ale tutaj siedzieli, tutaj tata im jakby dał do użytkowania mój warsztat, bo akurat mieli zawody w Gnieźnie i też nasi ojcowie jeździli razem, więc no to jakby
taka rodzinna więź, bo jeździli razem, byli przyjaciółmi i są nadal, więc no z Mateuszem się też znamy. Wiktor Trofimow. I właśnie, tak, Wiktor, nie no, Wiktor to przemiły chłopak, więc też nieraz jak w zeszłym roku mieli jakieś zawody w Gdańsku, to kawkę wypiliśmy, więc no znamy się dobrze. A jakbyś mógł porównać Wiktora Trofimowa juniora do seniora, to junior ma większy potencjał od taty? Tylko nie wiem, czy tata się nie obrazi i nie wiem, czy kawkę ze mną wypije w sezonie. No właśnie, to nie, no wydaje mi się, że też ja jakby nie pamiętam startu za bardzo taty Wiktora. Mhm. Ale wiem, że no miał smykałkę do tego na pewno i Wiktor ma podobnie, więc fajnie się rozwija. Sylwetkę naprawdę ma bardzo fajną i wydaje mi się, że będą z niego ludzie. Dokładnie. W porządku. Kawał Szyszlowca może być. No ja, dokładnie, no miejmy nadzieję. Przygotowujesz się do sezonu na krosie. Właśnie, a skądniekąd wiemy, że tak dobrze na motocyklu jeszcze nie wyglądałeś. Czy to prawda? Czujesz, że to naprawdę idzie w bardzo dobrym kierunku, że to jest przełomowe? No też jakby sobota, niedziela ja jeździłem na pitbike'u i mega fajnie mi się jeździło już wtedy i też jakby nie czułem jakoś mega bardzo zmęczenia, aczkolwiek no wiadomo, że to inne mieście pracują i na te pierwsze wyjazdy to rączki puchły, ale już później zdecydowanie było lepiej i mega fajnie się jechało, więc już mogę powiedzieć, że jakby pod względem fizycznym na pitbike'u, bo na krosie już nie jeżdżę, tylko wolę mniejsze, bardziej do zabawy, żadnych tam skoków, jakoś tak nie przepadając za tym nigdy. Wolę po prostu gdzieś tam się pobawić na tym mniejszym, ale wtorek się pojeździliśmy, to na torze w Rybniku, torek był wyśmienicie zrobiony, trener zrobił naprawdę wielką robotę. Twardo nie było, bo można było się o co zaczepić, więc... Nie zdradzaj, nie zdradzaj! Żebyśmy... To akurat, no wszędzie się odsypuje, więc no, tak. Było się o ten kożuszek się zaczepić i naprawdę fajnie mi się jechało. No dobrze. Dobrze, to teraz czas na naszą serię pytań, które zadajemy każdemu przy okazji tych naszych wywiadów. Pytanie pierwsze, powiedz... Jeszcze nie zdążyłem. To jest dobre. To jest dobre. Powiedz, jaka była najśmieszniejsza bądź najdziwniejsza sytuacja na żużlu, której byłeś świadkiem? Najśmieszniejsza albo najdziwniejsza? No. Możesz przytoczyć obie. Tak. Właśnie myślę i tak... Nie wiem, czy to będzie śmieszne, ale kiedyś przyjechałem na zawody w Tarnowie tylko i wyłącznie z kierownicą i z siedzenia, bo auto mi się zepsuło po drodze. I to był drugi mecz o brązowy medal z włókniarzem Częstochową w Tarnowie i wtedy postawił mi motocykl Maciek Janowski i Martin Waculik. Na Maćka przerzuciłem właśnie swoją kierownicę i siodełko. No i fajny wynik zrobiłem ja i w ostatnim biegu niestety były takie kolejniki z wyjścia, mnie gdzieś tam przykleiło, wpadłem w Artura Czaje. No i skasowałem siebie, Artura i niestety Maćka motocykl. Ale na szczęście do dzisiaj się nie odezwał, więc... Aha, ale uważaj. Nie jedną kawkę mu postawiłem, więc chyba jest okej. Okay. O, spoko, na kawki motor dobre, można i tak. Dokładnie, teraz przejdziemy sobie do takiego bardzo ciekawego naszego stałego pytania. Czy jest coś w żużlu, co cię denerwuje albo irytuje i od razu chciałbyś to zmienić? Nie wiem, czy to denerwuje mnie, irytuje, ale starty, w sensie jeśli tak nie możemy się ruszać, a jest przepis o tym, że trzeba być te 10 cm od taśmy, a wiadomo, że jak na przykład jest twardszy start i te kolejne się oddalają i oddalają, a tak naprawdę, żeby dobrze z twardego wystartować, trzeba stanąć na tej górce takiej i wtedy no, jesteśmy te 15, czasami 20 cm, no ale jeśli my zawodnicy nie możemy się ruszać tak czy inaczej, no to nie powinno być tego zakazu gdzieś tam, kto ile ma stać od taśmy, to już wtedy zależy od zawodnika. Może stać nawet dla mnie pół metra od taśmy, bo to wtedy jest jego strata tak naprawdę, a
a skoro nie możesz się ruszać, no to, to taki przepis dla mnie troszeczkę niezrozumiały. Może ktoś to usłyszy i powie, że mam rację, bo my zawodnicy na pewno mielibyśmy wtedy łatwiej, bo czasami naprawdę przysuwają nas do tej taśmy. Nie możemy się ruszać, a nie możemy stanąć optymalnie ze startu i czasami jest tak, że po prostu już na starcie jesteśmy na straconej pozycji. No, no ale to... i... Mów Rafał. Dlaczego ja chciałem przejść do następnego, ale widzę, że jeszcze o coś chcesz dopytać. Nie, no bo właśnie dużo zawodników mówi o tym starcie, nie? Że to jest takie troszkę irytujące, bo te mikroruchy to już troszeczkę, no, przesadzane jest na moje, tym bardziej, że kiedyś naprawdę... No wiemy, jakie były starty, jak to wyglądało, a teraz no, jest tragedia, a kombinują jeszcze bardziej, także jestem ciekawy właśnie, Kasper, jak te nowe przepisy dotyczące startu. Czy wy już coś wiecie na ten temat? A coś było mówione, bo kompletnie nie czytam żadnych regulacji, że tak powiem, co do startów, bo... To ciągle się zmienia i jakbyśmy mieli o wszystkim wiedzieć i pamiętać, to głowa byłaby kwadratowa. Jeśli coś będzie, to na pewno trener nas o tym poinformuje, czy ktoś po prostu z klubu, że jest tak i tak, trzeba uważać, więc... Słuchaj, Kasper. Przynajmniej ja sobie tym głowy nie zaprzątam. Słuchaj, Kasper, ale teraz mnie obraziłeś, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja mam kwadratową głowę. Tak. On za dużo myśli o zmianach w regulaminie po prostu. Ale to było w dziesiątkę normalnie, to było w dychę, ale ja się potrafię z siebie śmiać, także nie ma problemu. No, tak. Nie, no trzeba mieć dystans, wiadomo. Tak. Dobrze, zanim zadamy Ci, Kacprze, ostatnie pytanie, jeszcze takie jedno mi wpadło do głowy. Chciałbym się Ciebie zapytać o ligi zagraniczne i Twój przyszły sezon w tych ligach. Gdzie możemy zobaczyć Kacpra Gomulskiego w przyszłym sezonie? Mam nadzieję, że po 4 kolejkach się ktoś odezwie, że ta moja jazda wygląda naprawdę fajnie i wtedy gdzieś mnie zakontraktują. Miałem gdzieś tam zapytanie co do Szwecji, ale jakoś temat ucichł, więc na razie tylko Polska. Dobrze. Mhm. No to ja jeszcze mam takie jedno pytanko już poza tym ostatnim. Jak grasz w tą FIFA, to wszyscy wiemy, a czy oglądasz piłkę nożną? No też wiemy, bo jeździsz, prawda? Do twojego kolegi zresztą, z którego często widać właśnie w parkingu, chociaż dawno go nie widziałem, Dawida Kownackiego, prawda? No tak, Dawid teraz siedzi w Niemczech, więc no raczej ciężko mu jest gdzieś tam wpaść na chwilę. Przyjechać do Polski na mecze, ale jesteśmy umówieni w tym roku, jak po sezonie wróci. Chcemy się przejść gdzieś w góry, bo ostatnio mówił, że mój czas dojścia na Śnieżkę był bardzo długi, więc chcę go sprawdzić, czy rzeczywiście ja szedłem tak długo, czy po prostu on jest w lepszej kondycji. Dobra, super. A ligą angielską się interesujesz? Nie, ja piłką to tak naprawdę cały czas żyję, cały czas obserwuję wyniki, więc... No to zapytam Ciebie wprost, za chwilę mecz zaczyna się Liverpool-Chelsea. Jaki wynik? No kurczę, Liverpool jest troszkę w dołku, no. To raz, a dwa duże kontuzje oni mają, więc też mają stoperów, którzy są defensywnymi pomocnikami, czyli Henderson i bodajże tam jest Fabinho, tak? Fabinho. Teraz grają na obronie. No, tak. Więc no, grają u ciężki siebie. Mecz, ale nie no, wygrają, wydaje mi się, że gdzieś 3-1. Fajnie by było. Mam nadzieję, że chociaż Werner znowu strzeli, bo ma talent chłopak, a widać, że gdzieś tam się zablokował w tej lidze angielskiej, więc niech strzeli, ale Liverpool wygra. No, to mi się podoba. Odkupiłeś winy, bo Adam jest kibicem Liverpoolu. Tak, więc dlatego stąd pytanie. Ja nie będę mówił w takim razie, kogo jestem kibicem i za kogo trzymał kciuki. No nie wiem za kogo, ale domyślam się, tak więc spoko. No dobra, to tak naprawdę... A właśnie, Kasper, czego możemy Ci życzyć w nadchodzącym sezonie? Oprócz tego szczęścia, które wiemy, no jest potrzebne. Startów jak z rakiety. Dobra. Więcej przyczepności pod kołem i mniej szprysy przed sobą. No, dokładnie. I tego Ci życzymy. No i tego Ci, Kasper, życzymy. Naprawdę dzięki w ogóle, że się zgodziłeś. Mam nadzieję, że się podobało, że nie przycisnęliśmy za mocno. Nie, bardzo, bardzo fajnie. Uśmiech cały czas był na twarzy, także miło się rozmawiało.
Dokładnie, tak więc moi kochani, no dojechaliśmy do mety, tak więc jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do, zawsze to słowo follow, nie chcę powiedzieć, a do śledzenia wszystkich kont społecznościowych Kacpra. Linki znajdziecie w opisie do Instagrama, Facebooka i gdzie go tak naprawdę tylko złapiecie. Jak widzicie, bardzo sympatyczny, pozytywnie nastawiony do życia kolega, tak więc no... Łapki w górę, pamiętajcie, musimy ograć go we FIFA, ten filmik też na pewno się ustawimy, tak więc jak to się uda, to naprawdę będziemy niezłym kanałem żużlowym, że tak to nazwę. I poza tym był z nami oczywiście Rafał Żużlowy Degustator, witam cię, głowa mi dzisiaj bolała cały dzień, ale to jest nieistotne. Rafał, wielkie dzięki, że byłeś z nami. Dziękuję, że również mogę się tutaj pojawić. Dziękuję tobie, Kacper, dziękuję tobie, Adam, i naszym drogim, kochanym widzom. Kacper, jeszcze raz wielkie dzięki. Ja również dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Dokładnie, także... Nie ma sprawy, naprawdę czysta przyjemność. Super, tak więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.